Witam Was serdecznie z tej strony Radosław z kanału o rowerach elektrycznych. Taba na rowerze. Jazda na rowerze elektrycznym to czysta przyjemność. Wierzcie, wiem o czym mówię. Ale zanim podejmiecie decyzję o zakupie swojego pierwszego elektryka, przemyślcie jaki rower elektryczny będzie pasować do Was najbardziej. Na pierwszym miejscu weźcie pod uwagę przeznaczenie danego roweru elektrycznego. Czy będzie to pojazd głównie na miasto? Może chcecie nim jeździć po lesie? Może ma być to sprzęt, który wytrzyma zjazd w górach. Różne konstrukcje, kształty RAM, wyposażenie. Pamiętajcie o tym, że rower ma pasować do tego, do czego go potrzebujecie. Nie kupujcie roweru tylko dlatego, że ładnie wygląda. Potrzebny jest wam sprzęt, który będzie dla was praktyczny. Bo jeśli planujecie jeździć tylko po mieście, to może nie potrzebujecie bardzo drogiego roweru górskiego, tylko wystarczy wam rower miejski. Na przykład taki jak ten. Bagażnik, światełka i wygodna pozycja. Tu przechodzimy do punktu numer dwa, czyli budżetu na rower elektryczny. Prowadząc kanał na YouTubie, niejednokrotnie już obalałem mit, że rower elektryczny musi być drogi. Szczególnie ten pierwszy rower elektryczny. Pierwszy totalnie nie powinien być drogi. Na rynku zaroiło się od budżetowych opcji. I uwierzcie, mi czasami można dorwać coś, co jest w dobrej proporcji jakość do ceny. Dlaczego warto zacząć od taniego e-bajka? Ponieważ w trakcie użytkowania takiej tańszej maszyny, szybko dostrzeżecie, czy potrzebujecie coś droższego, a może to co macie już wam w zupełności wystarcza. Kolejnym ważnym aspektem podczas wyboru swojego pierwszego elektryka, będzie zakładany dystans, ile kilometrów potrzebujemy przejechać na jednym ładowaniu? Zasięg na rowerze elektrycznym jest zależny od wielu, wielu czynników, natomiast producenci potrafią podać nam jakieś widełki i na tej podstawie warto zaplanować, czy taki pojazd ma wystarczająco duży zasięg. Kolejnym aspektem będzie moc. Moc, jakiej oczekujecie od waszego elektryka. Zaobserwowałem, że wiele osób pragnie, by ich rower elektryczny miał jak największą moc. Tylko pamiętajcie, duża moc to i Większa cena za sam pojazd, i zadajcie sobie pytanie, czy faktycznie potrzebujecie dużej mocy. Wiem z własnego doświadczenia, że 250W przy fabrycznych rowerach elektrycznych w zupełności wystarcza, żeby przemieszczać się po mieście. Taka moc pozwoli Wam bez zmęczenia ruszyć z miejsca, dojechać do pracy, na zakupy. No, wszędzie tam, gdzie potrzebujecie, nawet się nie spocicie. Oczywiście, to tylko część rzeczy, które trzeba brać pod uwagę podczas wyboru swojego pierwszego elektryka, ale moi drodzy, jeśli nadal nie jesteście przekonani, co Wam potrzeba, co by się sprawdziło w Waszym przypadku najbardziej, to nie ma nic prostszego, niż po prostu przetestować takiego elektryka. Warto spróbować, skorzystać z takiej akcji, przysiąść się. Wiecie co, powiem Wam szczerze, że nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, żeby ktoś przejechał się na rowerze elektrycznym i zsiadając z niego powiedział, e -e, nie podoba mi się. Każdy zawsze jest uśmiechnięty od ucha do ucha, nawet najwięksi sceptycy zsiadając z elektryka, zupełnie zmieniają zdanie. Zmień brykę na elektryka. Nie ma nic lepszego do przemieszczania się po mieście niż rower elektryczny.